Jest piątek, ale nie mam czasu kręcić vloga, bo tutaj ciężka praca. Scena jest rozkładana, a jutro będzie bang. Ja tutaj sprawdzam wszystkie systemy, to jest włącznik, to jest tutaj alarm pożarowy, sprawdzam, czy wszystko jest zabezpieczone, jest oznaczone i tak muszę przejść całą halę. Tutaj jest głośnik. Zaraz sprawdzę, rozkręcę go, czy jest odpowiednio podpięty. Ciężka, żmudna praca. Kolejne zadań, które należy do moich obowiązków, to sprawdzić, jak działają hydranty, węże, kontrolka hydrantów, czy są przeglądy. Muszę rozwinąć cały wąż, sprawdzić ciśnienie. Tutaj suchy pion, mokry pion. Normalna praca PPOSZ. Teraz właśnie z inżynierem Tomaszem wejdziemy na najwyższe rusztowania sceny i sprawdzimy, jak zraszacze są podpięte w razie czegoś. Karwowski. Tak. Dzień dobry. Będziemy gasić. Panie Tomku, jak pan to widzi? Zagramy to. Gramy to z Tragmajstrem tutaj koncert. Przy takich dużych montażach najważniejsze jest BHP. Także jeżeli kiedyś zdarzy się wam pracować przy takich eventach, naprawdę dbajcie o to. Skoro hala duża, to i nagłośnienie musi być duże. Ma jebnąć basem i tyle. Tutaj jest rider techniczny, jest scenariusz. No i co mogę powiedzieć? Trzeba się tego trzymać jutro punkt po punkcie i lecimy z imprezą. Moja historia jest taka, że równolegle do oszałamiającej, po prostu powalającej kariery DJ-skiej czasami byłem, jestem, może będę wynajmowany jako pracownik techniczny do obsługi eventów związanych na przykład z DJ-ami. Pracowałem dla różnych organizacji, instytucji, firm, zajmowałem się podpinaniem gramofonów, ogarnianiem tematu DJ-ów. Kluby, festiwale, jakieś festiwale sportów ekstremalnych, targi, budowałem stoiska i tak dalej, i tak dalej. I teraz nadszedł czas, pierwszy raz będę pracował na imprezie tego typu, a jest to wielka gala Disco Polo. Level up. Będzie, proszę państwa, śmiesznie. Wczoraj już mieliśmy taką rozgrzewkę techniczną i jestem gotowy na to wyzwanie. Nie ma co iść na łatwiznę, trzeba podnosić poprzeczkę wyzwań. A więc Jarosław kontra Disco Polo w Tauron Arenie. Dzisiaj, w sobotę, 4 lutego. Tutaj mamy biuro, tu się mieści centrum dowodzenia. Złota płyta, ale nie dla mnie. No i co mogę wam powiedzieć? No tutaj na przykład swoją szatnię ma Kama Sutra, Baby Full, Marcus P. A tutaj swoją szatnię ma Brothers, Pudzian Band, Zaj Fajni. A ja się, proszę państwa, zajmuję teraz koordynowaniem prób. Po kolei przyjeżdżają kolejni wykonawcy. Ja muszę przygotować im muzykę, mikrofony i wypuścić ich na scenę. Próba mikrofonów, raz, dwa, trzy. Wszystko ładnie, pięknie, ale ja nie znam w ogóle tych zespołów. Mam ich wyprowadzać tu na próbę, przygotowywać, ale zagaduję, mylę nazwy. Nie jest dobrze. Jest godzina pierwsza, to jest druga godzina prób. No i co za pierdol? Realizacja, proszę państwa. Jeszcze takie na szybko spostrzeżenie odnośnie wykonawców muzyki Disco Polo. Chcę ich tu pochwalić za profesjonalizm. Wjeżdżają na scenę 30 sekund, podpinają się ze swoim sprzętem, nie jarają, nie piją, znaczy może po imprezie to robią, ale jeżeli chodzi o próby, jestem naprawdę mile zaskoczony, pełna profeska. To tyle. No. Jest godzina 4:00, mamy pół godziny do rozpoczęcia, wszystkie próby są zrobione. Ludzie już zaczynają wchodzić, puszczamy teraz jakiś film i za 50 minut zaczynamy karnawową noc, moc Disco Polo. A taka kolejna gonitwa po hali, ostatnie ustawienia, ostatnie ustalenia. Wszystko jest gotowe, wszystko jest podpięte. No i 40 minut, zaczynamy koncerty. Jak tu głośno, ale się tu błysko! O Jezusie Chrystusie, strasznie się błysko! Przyjemną po autograf z naszymi gwiazdami, to tutaj po naszej prawej stronie, a waszej lewej,
Tak, tak, z lewa się lewa. Gwiazdy będą podchodzić i będą podpisywać na was płyty. Nawet nie wiecie, o czym on śpiewał pewnie. Ta piosenka miała tytuł Najcudowniejsza. A to chodziło właśnie o was, o najcudowniejszą publiczność, Kraków! Brawa, sami dla siebie. Jesteście naprawdę cudowną publiczność. Pracuje się trochę, nie? Na Galach Disco Polo się robi, nie? No. A Jarek jest technicznym. To jest widok z reżyserki. Tu jest centrum dowodzenia. Tak to wygląda z reżyserki. Jesteśmy na backstage'u, gdzie jest stołówka zakładowa i artyści spożywają przed lub po swoim wykonie regenerujące posiłki. Po ciepłych posiłkach wjechała zimna płyta i mamy tutaj tortille z kurczakiem i warzywami, kanapki koktajlowe, deski serów, wędlin, pasztetów i mięs pieczonych, a także mini tarty. O, i tradycyjny sernik. A tutaj wcinają. Artyści proszą o mniej dymu na scenie. I kto to ma załatwić? Jarosław! Jakbym miał endomondo, to pewnie bym wykręcił już 10 km. Wchodzę w kółko tej hali. Temu to, temu tamto. Ci wchodzą za 5 minut, tamci za 10. Przyjechali X, wyjechali Y. X potrzebuje kabli takich, Y takich. Ale wszystko zapiernicza, powiem wam. Trzeba jednak kolejny raz docenić profeskę tych zespołów. To nie jest rap. Naprawdę, fachura. A teraz wchodzimy od tyłu na scenę. I tutaj blondynka klękała. Mam teraz trochę więcej czasu, bo już wjechały, można powiedzieć, gwiazdy grubego formatu. Oni już mają dłuższe bloki muzyczne. Wcześniej były grane 3-4 kawałki max. Teraz już grałem po 20 minut, także między zmianami koncertów mamy trochę więcej czasu. Zobaczmy, co się dzieje w biurze. O! Wielkie brawa dla niego! Markus Pin! To była nasza niespodzianka dla was w Krakowie, tutaj w Tauron Arenie, ale my dla Markusa mamy jeszcze niespodziankę. Prawda, Madziu? Tak wygląda praca na scenie. Zamieniamy konsolety. Złotą płytę! Wielkie brawa! Za piosenkę nie pominaj. Gratulacje, złota płyta dla Markusa Pin. Tak wygląda, proszę państwa, konsola standardowego zespołu Disco Polo. Saksofon, słuchawki, jakieś płyty do rozdania, mały mikser, konsola. I się zapierdala koncerciki, proszę państwa. Uwaga, uwaga! Panowie, masz chwilę? To jest scena. Tak, masz chwilę, to chowo. Ściągamy to, nie? Oczywiście, oczywiście. Co? Panie, kawał jeszcze? Dlatego mamy dla ciebie niespodziankę. Znacie tą świnię? To jest kultowa. Jarek! Idziemy. Nie na donację, ale w porządku. Idziemy. Całe szczęście, że to Karol śpiewa i tą właśnie piosenką, to złamane serce, wyśpiewał sobie złotą płytę. Wielkie brawa! To dla ciebie, Karol. Gratulacje. To jest scena. Kurczę, szczerze mówiąc, zwijamy, nie wiem, co mam powiedzieć, moi drodzy, ale rozwijamy szampię. Jak już tutaj jestem. No to zaczyna się przedostatni koncert.
po zespole Chantel, koncert zespołu Boys i koniec tego disco-polowego maratonu. Od 11 rano jestem, a jest godzina 11, 12 godzin. Tutaj za mną jest zespół Boys, do którego dołączyłem i będę grał z nimi koncert. Musimy trzy gościki przy odsłucha położyć. To będziemy... Także ja dzisiaj w nowej roli, tutaj za chwilę na scenie. To jest, proszę Państwa, ciepły gulasz w strefie cateringowej. To już jest koniec, 14 godzin pracy i mamy finish karnawałowej mocy disco polo. Scena, ludzie. Nie ma ludzi, wyszli. Bardzo fajne doświadczenie. Jakby ktoś potrzebował ogarniacza do różnych imprez, wydarzeń, wesel, typ, zgłaszam się na ochotnika. Stage manager Jarosław. Fajna, duża realizacja, prawie pełna hala, Tauron Arena w Krakowie. I muszę tutaj powiedzieć, że naprawdę ekipy 2M, organizatorów, nie wiem, czy mogę wymienić, krakowskich organizatorów, oraz ekipy realizacyjne CMA, Action Sound, naprawdę spisali się fachowo i wszystko przebiegało fajnie, płynnie. Kawał dobrej roboty odwalili chłopaki. Duże brawa i duże gratulacje dla organizatorów. I jeszcze raz, jakby ktoś chciał wynająć stage managera Jarosława, ja pozamiatam, ja przyniosę, ja przełączę, ja podłączę.